Mamy tutaj projektor halogenowy, tak, czyli na żarówkę halogenową HB4. To jest markowy projektor Koito. Solidna konstrukcja, metalowy, świetnie oddaje ciepło, nie wypala się zbyt szybko. Żarówka też bardzo mocna, nie H1, nie H7, tylko mamy tutaj solidną żarówkę halogenową. Jednak soczewka jest dosyć sporych rozmiarów, czyli wysoka dosyć jest. Z uwagi na elektromagnes poniżej projektora, który steruje przesłoną, no mamy ograniczone pole manewru. Nie wszędzie możemy ten projektor zamontować. Jest w szerokości 9,5 cm. Długość, ojej, spróbujmy. Długość tutaj do tego punktu, gdzie mamy przesłonę. To jest 8,5 cm. I plus od tego punktu, w którym mamy przesłonę. Wszystko ciężko mi tak jedną ręką zrobić. 5 do końca szkiełka 5,5 cm. Tak sobie to wygląda. Metalowa konstrukcja. Dlaczego mówię, że Bi-Halogen? Czyli pełni dwie funkcje. Zarówno światła krótkie, jak i długie. Czyli jeżeli chcemy, to nawet długie możemy mieć z dwóch źródeł, czyli z tego projektora, jak i z innej żarówki jeszcze najczęściej. Działa to na tej zasadzie, że krótkie świeci nam zawsze, czyli żarówka świeci, mamy światło krótkie. Po włączeniu światła długiego elektromagnes, podstawię to, żeby było widać, żeby nie ruszać tym, to bardziej wam pokażę. Mamy wewnątrz ruchomą przesłonę i teraz po włączeniu długiego podłączamy tutaj sobie plus i minus długiego światła i jeżeli przychodzi impuls, mamy tutaj elektromagnes, który wypycha taki trzpień, który przewraca przesłonę. I teraz ta wysokość będzie miała ogromne znaczenie, czyli wysokość samego projektora, która jest dosyć spora, bo ma 10 cm. Jeżeli nie macie tyle miejsca, no to po prostu nie pójdzie tego projektora zamontować.